właśnie dzisiaj opowiem o zauroczeniu. Zauroczenie to jest na przykład jak osoba się podoba drugiej osobie i się nawzajem się, tak człowiek się nawzajem podoba drugiej osobie, właśnie to tak zwane motyle w brzuchu, zakochanie pierwsze, zakochanie, zauroczenie, pierwsza miłość i pierwsze spotkanie, to jest właśnie zauroczenie. Ale czy takie zauroczenie może być na zawsze? Ja uważam, że nie, bo mogą się też nie zgadzać, ale żyją ze sobą, co niektórzy do końca życia. Się zdarza, że czasami się kłócą, ale bywają też czasami, oprócz zauroczeń, to jest są rozstania, bo w zauroczeniu to na przykład się mówi tak: się zauroczyłem, nie będzie nic z tego i po prostu się rozstajemy. Czy uważacie, że zauroczenia a rozstanie to samo? Chyba nie. Zostańmy przy zauroczeniu. Zauroczenie to są takie motyle, zakochanie, pierwsze spotkania, pocałunki. Ale czy wy mieliście zauroczenie osobom, którą znaliście i którą spotkaliście pierwszy raz w życiu? Czy się wam zdarzyło takie coś? Zauroczenie lub taki błysk w oku, takie na przykład takie pierwsze spotkanie, pierwsze słowa, jakie kierujecie do tej osoby, to jakie powinny być? Kocham cię, czy tam jakieś tam inne, ale wy jakie słowa kierujecie do tej osoby zauroczonej, którą wy się zauroczyliście? Bo ja uważam, że każde zauroczenie jest każda miłość, niezależnie jaka, czy złośliwa, czy taka sobie udawana, też przyjacielska też jest możliwa, bo się rozmawia z tą osobą. To niekoniecznie musi być na przykład zauroczenie taką miłością prawdziwą, bo spotkaliśmy taką koleżankę i z nią rozmawiamy. To nie musi być koniecznie zauroczenie od razu pierwsza miłość. Możemy rozmawiać, możemy się tylko zauroczyć tą osobą, którą mamy w sercu. Ale czy wy zauroczyliście się tą osobą, którą macie w sercu? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, do następnego odcinka.